po raz czwarty duszpasterstwo naszej parafii Chrystusa Króla organizuje festyn parafialny, festyn rodzinny. Zależy nam bardzo na tym, żeby zgromadzić jak największą ilość rodzin, żeby się mogły zintegrować, poznać i przeżyć pięknie i radośnie czas wspólnego przebywania. Ten festyn zbiega się nam z piękną uroczystością zesłania Ducha Świętego, a Duch Święty napełnia nas radością, więc dzisiaj w naszej parafii wielka radość. Ta radość zamienił ją pewnie nasz smutek, zamienił w radość nie kto inny jak Duch Święty, jak sam Pan Jezus, bo po trudnych przeżyciach naszej parafii, kiedy doświadczyliśmy podpalenia naszej świątyni, to dzisiaj mamy taki dzień, w którym Pan Jezus mówi: w tym smutku to się radujcie i dziękujcie opatrzności za to, że nad wami czuwa. Rodzina to fundament. Rodzina to miejsce rozwoju szczęścia, pokoju. Tutaj doświadczamy największej miłości i zależy nam na tym, żeby nie tylko rodziny te połączone sakramentem małżeństwem, ale taka rodzina jak parafia też żyła w takiej jedności, miłości, radości i pokoju. Jak się pani podoba festyn? Bardzo ładnie jest. Uczestniczyła pani we wcześniejszych festynach? Nie, pierwszy raz. Warto takie festyny robić? Tak, na pewno warto, na pewno. A dzisiaj przyszła pani tu z rodziną? Tak, jestem z prawnukiem właśnie. Dla niego czy także dla siebie pani przyszła? Dla siebie, dla wszystkich, całą rodziną jesteśmy, wszyscy. W komplecie. Bo lubię festyny, po drugie już trzeci rok jest ten festyn bardzo dobrze organizowany. Myśli pan, że warto takie festyny organizować? Oczywiście, bardzo warto. Przyszedł pan sam czy z rodziną? Z żoną i z wnuczką. Jak się wnuczka bawi? Bardzo dobrze. Czy te atrakcje, które tutaj są wystarczające, czy jeszcze coś powinno być? Nie, wystarczające. Bardzo dużo mamy atrakcji. Od samego początku, rozpoczęliśmy o godzinie 15, towarzyszy nam nasz zespół muzyczny, nasz parafialny zespół, schola parafialna składająca się z dzieci i młodzieży. Natomiast o godzinie 18.30 będzie profesjonalny zespół, nie ma go tu, zespół, który jest autorem hymnu na Światowe Dni Młodzieży, Błogosławieni Miłosierni. Więc też zachęcaliśmy w kościele, żeby jak najwięcej ludzi na to wydarzenie przybyło. I widać, że jest, że festyn wziął, że festyn się odnalazł w naszej wspólnocie już po raz czwarty. Jest bardzo dużo różnych atrakcji w formie fantów. Można nabywać fanty. Wszystkie losy wygrywają. Na końcu jeszcze będzie losowanie głównych nagród. Zresztą bardzo cennych. Mamy dużo sponsorów. A co warto powiedzieć, że dochód z tego festynu jest przeznaczony na wyjazd naszej młodzieży, parafialnej młodzieży, na Festiwal Młodych do Medjugorje. Wakacje. Bardzo mi się tu podoba. No w tej chwili to jeszcze nie rozkręcone takie na dobre, ale to jest bardzo dobra inicjatywa takiej integracji społeczności wchodzącej w skład parafii i nie tylko. Mają okazję się pokazać ze swoimi umiejętnościami, mają możliwość nawet ze sobą się spotkać i tak jakoś bliżej tych księży, bliżej tej parafii, bliżej. Podoba mi się to. Ja tu już jestem chyba drugi czy trzeci raz, tak sobie niedaleko mieszkam, to sobie przychodzę popatrzeć, jak ludzie bawią się, jak są ze sobą po prostu. Czyli warto organizować takie... Bardzo, bardzo warto. Każda taka inicjatywa jest sympatyczna. Koszty będą bardzo duże. Ja ufam, że eksperci, którzy to obejrzą, to też jakoś tak do tego uczciwie podejdą. Kościół jest ubezpieczony, więc na pewno z polisy ubezpieczeniowej skorzystamy, ale też, z czego ja jestem bardzo zadowolony i dumny ze swoich parafian, bo dzisiaj mamy dzień ekspiacyjny Pana Boga i przepraszamy za tych ludzi, którzy sprofanowali naszą świątynię, ale też się modlimy o to, żeby ludzie im to przebaczyli, żeby nie było nienawidzenia,
nienawiści, żeby nie było takiego gniewu, żebyśmy mieli te serca jakoś takie wolne od zła. Bo to jest takie normalne, że w tych emocjach to się rodzi złość, prawda? Chcemy tego uniknąć i my duszpasterze nad tym czuwamy, żeby ludzi z tej takiej złości, z tego gniewu leczyć, bo zło trzeba zwyciężać dobrem. I to myślę, że nam się to uda. Jestem dumny ze swoich parafian, bo pani zapytała o środki, nie? Kiedy dzisiaj ogłosiliśmy, jak to wszystko wyglądało, jak to miało mniej więcej, jaki przebieg to wydarzenie, to my wiemy, ja osobiście jako kapłan patrzę na to przez pryzmat wiary i uważam, że to było cudowne, że to paliwo, te środki takie ogniopalne. Tak, że jak to rozlali, to przecież to zapałka i to idzie cały kościół. Jednak dym się stłumił, nie? Ogień się stłumił, został dym, nie? Więc daliśmy radę. Parafianie deklarują swoją finansową pomoc i już dzisiaj zaczęły spływać środki na ten remont naszego przedsionka. I ufamy, że przy dobrej woli ludzi, przy wielkim, otwartym sercu podołamy i w najbliższym czasie ten przedsionek odbudujemy.